21 people's ready. Stand by. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Polska jest was dumna! My wszyscy, cała Polonia gratuluje! Na co macie ochotę największą? To zależy kto. Tomek Grala, który ma dzisiaj urodziny, wielkiego hamburgera i kumple frytek. Pomidory! Pomidory! Quite a surprise to see Tasmania last evening. Dopłynęliśmy. Po 102 dniach jesteśmy w Hobart. Szczęśliwi, jeszcze nie zrelaksowani, jeszcze cały czas żyjemy tym czasem, który jest za nami, który spędziliśmy w morzu. Warto było zrobić ten wysiłek i mieć później niesamowitą satysfakcję z tego, że nam się to udało jako pierwszym żeglarzom na świecie. Miałem obawy przed i nawet w trakcie, czy damy radę, ale daliśmy radę, wróciliśmy w jednym całym kawałku i to jest najważniejsze. It's been fantastic to see Cathartis come into here and finish today after such a wonderful effort, leaving South Africa and circumnavigating Antarctica and arriving in here. Especially seeing the difficult periods he's had coming up a river, which is not unusual, but an absolute wonderful performance, and I must say thank you to my team that helped me put this together from the Royal Yacht Club of Tasmania. Australijczycy uważają Antarktydę jako niemalże swój kontynent i oni czują bardzo morze i doceniają wyczyny żeglarskie i stąd każdy tego typu wyczyn odbija się szerokim echem u nich i w mediach, w prasie czy w telewizji. Ale ten rejs zrobili oczywiście polscy żeglarze. Zobacz, jak pachną, powąchaj najpierw. Prawdziwe. Prawdziwe, nie plastikowe. Prawdziwe. Powołujemy się dzisiaj.